Witam na kanale Dom za Pół Ceny. Z tej strony dyrektor. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o doszce czołowej. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak to zrobiliśmy, zapraszamy na film. A więc zaczynamy! Dzień dobry Państwu, z tej strony dyrektor, kolejny dzień na budowie. Proszę Państwa, co zrobiliśmy? Co jest zrobione? Całe poszycie dachowe jest już odeskowane. Co warto powiedzieć o samym deskowaniu? To jest dosyć prosta czynność. Należałoby mieć pod uwagą dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że jeżeli chcemy odeskować dach, to warto przycinać deski na ziemi, tak, czyli niżej, a później dopiero je przykręcać bądź przybijać, jak Państwo oczywiście chcecie. Ten dach z tej strony został właśnie tak zrobiony, że wszystko było przycięte na dole. Praktykowałem jeszcze przycięcie na górze i powiem Państwu, niesie to pewne problemy i niepożądane efekty, dlatego polecam, sprawdzając te dwie metody, żeby przycinać na wymiar deski i po prostu je docelowo przenosić na górę. Druga ważna rzecz, jak Państwo widzą, nie mam czegoś takiego jak łączenia desek w pustej przestrzeni, czyli deski są od krawędzi do połowy kalenicy, przepraszam, krokwi. I to jest istotna rzecz, którą należy zrobić przy odeskowaniu. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Pewnie chodzimy po samym dachu, bo łączenia nie zawsze są stabilne, nie zawsze zdają egzamin w późniejszym czasie, kiedy chodzimy sobie po odeskowaniu, albo na przykład naprawiamy dach. W takim przypadku jak nasz nie ma czegoś takiego, nie dochodzi do żadnych spróchnień i możemy stąpać po całym odeskowaniu w odpowiedni sposób. Teraz zabawa jest, jak w każdym dachu, czyli trzeba zrobić deskę czołową. Nasza deska czołowa musi być oczywiście prosta, bo to jest element, który jest najbardziej widoczny. Było u mnie kilku znajomych budowlańców, którzy stwierdzili, że u nas jest bardzo powichrowany. Przepraszam, nie najlepiej się czuję. Powichrowana deska czołowa, czyli te elementy. I teraz możemy to zrobić na dwojaki sposób. Możemy to obciąć, albo możemy deseczkami sobie wyprowadzić w odpowiedni sposób te deski. Ja wybrałem tą drugą opcję, czyli będę chciał deseczkami naddać elementy brakujące, a jest ich kilka. Po prostu taką formę deseczek od czoła, później przymocowujemy deskę czołową. Ja wziąłem pierwotny wymiar centymetr od tej tutaj, od tej krokwi, gdyż tamta wystaje już nadmiernie. Tą będę musiał na pewno obciąć. To jest jedyna, którą będę chciał obciąć. Z tamtej strony ta kaleniczna, wiatrownica. Sprawdziłem jej wymiar, czyli wziąłem wymiar od wieńca po zakończenie krokwi i wychodzi mi 75,5 z deseczką. W tym momencie, kiedy tutaj wdałem 75,5 z deseczką, czyli mamy linię prostą przyjętą i mamy ten wymiar. Teraz po prostu wycinam deseczki w większości o wymiarze 20 cm i przyczepiam w taki sposób do krokwi. Tutaj będzie deska czołowa. Będzie struktonit, więc w razie czego to wszystko będzie zasłonięte, a jeżeli chodzi o te deseczki, też ich nie będzie widać, bo będzie podbitka. Więc możemy śmiało to zrobić. Ważna rzecz jest tylko, żeby do sznura się trzymać, do tego dolnego, żeby nie było czegoś takiego, że wychodzi jakaś decha. I mamy sprawę załatwioną. Trochę tutaj jest kręcenia, trochę obcinania, ale naprawdę nie jest to skomplikowana praca. Rusztowanie wystawiłem z tej strony tyle, ile mogłem, bo resztę będę musiał robić na drabinie, bo musiałem rozkopać ziemię, która została nałożona podczas obsypywania fundamentów piaskiem zasypowym. Proszę Państwa,
Można zrobić, jeżeli chodzi o dyskowanie dachu, można to zrobić na różnoroki sposób, tak jak powiedziałem, można to wbijać gwoździami, można to przykręcać śrubkami, można przy użyciu pistoletu robić. Każda metoda jest dobra, oczywiście chodzi o czas, chodzi o precyzję. Widziałem ludzi, którzy w jeden dzień takie rzeczy robią. Ja musiałem trochę więcej spędzić czasu, bo chciałem przycinać, wnosić dechy. Następnie, aha, wiem co chciałem jeszcze Państwu powiedzieć. Ja mam coś takiego jak zacisk. Ciekawe firmy. Wcześniej nie miałem z nim do czynienia nic. Kupiłem sobie taką długą 90. Living. Zacisk ten ma tą metodę, że możemy to odczepić i dać na tą stronę. Na tą stronę tutaj mamy dziury montażowe i on rozpiera, nie przyciąga, tylko rozpiera. I ja w taki sposób właśnie próbowałem tak jakby spowodować, żeby jak najmniejsze szczeliny były w deskach. Deski nigdy nie są równe, one pracują cały czas, wichrują się i żeby docisnąć te deski, żeby nie było szczelin, tak jak na przykład tutaj jest jedna szczelina, nie wiem czy Państwo widzą, na pewno tak. Ta szczelina, to są duże deski, one mają 40 prawie centymetrów i pomimo tego ucisku nie mogłem jej docisnąć. Po prostu już sprzęt się wyginał. Ale pokazuję Państwu, że takie elementy odeskowania występują i dobrze by było je wyeliminować już na tym etapie. Myślę, że ten etap... Myślę, że to po prostu będzie dobrze skutkowało. Co do desek. Deski pozostały mi na zimę. Jak Państwo wiedzą, pamiętają, 3/4 dachu było odeskowane już wcześniej. Deski nawet w porządku przetrwały zimę. Sinina. Tutaj takie elementy sininy występowały. Sprawdziłem to poprzez odkręcenie tej deski, wybicie tej deski, obcięcie jej i wstawienie nowej tutaj, może nie tej, co pokazywałem, ale innej, sprawdzając jak głęboko tutaj ta sinina weszła w strukturę drewna. Jest to powierzchniowe, także będę musiał to po prostu wszystko opryskać dodatkowo. Także w ogóle, jeżeli chodzi o poszycie dachowe, wejdę na sam szczyt i będę jeszcze dodatkowo malował, impregnował ten cały bołać dachową dla dodatkowego szczeliwa. Takie mam jeszcze koncentrat do drewnochronu koloru zielonego i to uczynię przed membraną. Deska czołowa, jedna, druga i możemy zaczynać zabawę z obróbką części dolnej dachu, czyli rynna, czyli struktonit. Taki wybrałem sposób. Nie chcę, są dwa sposoby, tak? Pierwszy to jest przy użyciu blachy robimy, są trzy, pozostawienie, najgorszy sposób. Drugi, blacha. Blacha nie daje takiego ładnego, wizualnego efektu, dlatego wybrałem trzeci, troszeczkę droższy efekt, czyli struktonit. Płytki 22x20, będzie to na desce czołowej wiatrownicy. Na wiatrownicy będzie 30x30, taka płytka. Później będzie od desek szła jeszcze blacha podrynnowa, której nie będziemy praktycznie widzieć, do niej się dokleję membranę i dopiero wtedy rozłożę łaty i kontrłaty. Więc na początku struktonit do czołówki, do deski czołowej i mamy drugą, czyli blachę podrynnową. Wtedy jedziemy z tematem związanym z zabezpieczeniem odeskowania. Fajnie by było, żeby była pogoda bardzo taka dobra, jeżeli chodzi o słońce, żeby mi troszeczkę wysuszyło zawilgocenie na deskach, bo nie chciałbym spowodować, że zamknę całość membraną i po prostu tam będzie troszeczkę czasu musiało mieć, żeby to ta cała woda odparowała. A w momencie, kiedy obsuszy wiatr i ze słońcem deski, taki efekt już będę miał. Nie będzie takiej możliwości, żeby doszło do parowania na membranę i skraplanie. Kilka słów z mojej strony, jeżeli chodzi o pracę. Wycinamy, tak jak powiedziałem, 20-centymetrowe kawałki drewna. Impregnuję z jednej strony, z drugiej strony narazienie, żeby mi nie brudziło w momencie przykładania do sznura. I do tych desek będę brał w większości, wbijał się czołówką. Są, tak jak powiedziałem, dwa metody. Możemy zrobić to na te deseczki albo po prostu poprzez obcięcie wszystkich wystających krokwi. Dlaczego wybrałem tą opcję? I co jest najważniejsze, w momencie kiedy ja wykonywałem te
obcinki, one były doskonałe, czyli robione na milimetry praktycznie, bo robiłem to zagłębiarką. Pomimo wszystko drewno z trupem pracuje, drewno usiadło w niektórych miejscach łączeniowych i doszło do takiego właśnie eskalacji tej nierówności. Troszeczkę mnie to zdziwiło, że jaka skala jest tego, no ale powiem Państwu, ja wymyśliłem kwestię deskową z jednego prostego powodu. Więcej z tej strony przynajmniej, więcej krokwi, dobrze, krokwi jest cofniętych niż wysuniętych, dlatego deseczki sprawdzą się moim zdaniem lepiej. Dobra, zabieram się do roboty, pokażę Państwu resztę pracy. Jedną stronę, jeżeli chodzi o deskę czołową, proszę bardzo, wszystko do sznura, deska czołowa jest, wygląda całkiem przyzwoicie. Jaki mam dylemat? Dylemat jest taki, że deska czołowa w moim przypadku to jest 14, a 14 mi się skończyły. Teraz muszę tak naprawdę wykonać przecięcie deski. Baterie bardzo szybko mi się rozładowują podczas tej procedury. I jedna deska naprawdę długo trwa, żeby zdobyć taką rzecz. Drodzy Państwo, czołowa ładnie się licuje z wiatrownicą. Wygląda to naprawdę zacnie. Jestem zadowolony z efektów pracy. Sama praca przy czołówce naprawdę jest tak prosta, że nie wiem, jak miałbym to dla Państwa zaprezentować. Deski, które tam zrobiłem, które trzymają całą czołową, wyglądają w ten sposób. Od czoła przywiercamy wkrętami do drewna. Pusta przestrzeń, która powstała pomiędzy deseczkami, czyli tam, gdzie krokiew się kończy, złapię jeszcze takimi wkrętami do, najprawdopodobniej do pozycjonowania kontrłaty. Mam tam w zapasie takie śruby, więc z nimi zrobię. Co mogę polecić też? Drodzy Państwo, na pewno warto rozstawić sobie po całości rusztowanie. Znacznie ułatwia i przyspiesza pracę, także jeżeli Państwo mają takie rzeczy, naprawdę łatwo to rozstawić, wypozycjonować w jakikolwiek tam sposób, żeby nam było normalnie chodzić. Przy drabinie wiele dłużej się takie by coś robiło. Więc podsumowując, dzisiejszy dzień wykonałem jedną deskę czołową, przywięziłem deski krańcowe do wiatrownicy, wypozycjonowałem jeszcze brakujące deski po szyciu dachowym i została nam tak naprawdę część kolejna, czyli drugi połać dachowa, żeby wyeliminować kaleniczną szparę. Mogę ją tak naprawdę w tym momencie zostawić, bo nie będzie przeszkadzała taka szczelina w żaden sposób w procesie montażu gąsiora i innych oblachowań, blacharki dachowej, ale znając mnie, ja to uczynię, wykonam jeszcze tam pomiary i jutro przytnę deski w taki sposób, żeby na pewno zachować już, zniwelować tą szczelinę. Taka praca, pomimo że jest prosta, jest czasochłonna. Wypozycjonowanie deseczek, które wyszły ze skraju krokwi, naprawdę przy tym trzeba się trochę napracować, pochodzić i zeszło mi to kawałek, jeżeli chodzi o czas. Ja to robię własnym systemem, proszę pamiętać. Jeżeli mi się udało, Państwu również. Dobrze, to by było chyba na tyle na dzisiaj.